Licealiści czekają przed szkołą, by pobić Janka i Arka, jeśli ci nie oddadzą Aleksowi pieniędzy. Nastolatkowie nie wiedzą, że gimnazjaliści wynajęli dwóch starszych uczniów, aby ich przed nimi bronili. Stary, widzisz tam tą furę? Zarysowali mi ją dzisiaj, więc mam prawo im naklepać, więc się lepiej odsuń. Nie masz żadnego prawa. A kim? Spokój się, zanim się odsuń. A kim ty człowieku jesteś? Wyjdź to. Dobra, czy tylko masz jakiś problem? Ej, co się tu dzieje? Co wy robicie? To oni, panie profesorze, oni nas bili. O co chodzi? Co to za bójki? No, rzucił się na mnie. Kto się rzucił? No, oni dwaj. Nikt nikogo się nie rzucił. Broniliśmy tylko tych gimbusów. Dokładnie, oni chcieli nas pobić. Ta dwójka. Oni nas prześladowali, oni nas bronili. Te leszcze zniszczyły auto Aleksa, a teraz wynajęli ich, żeby nas pobili. Pan profesor zobaczy. No dokładnie, oni nas tylko bronili. Na koniec, oszaleję z wami. Kompletnie nic nie rozumiem z tego, co mówicie. Czyli tak, Arek z Jankiem porysowaliście auto Aleksa, tak? No tak, wie pan, no ale oni znęcali się nad tymi chłopakami, tak? Musieliśmy jakoś zareagować. Dobra, dobra, dosyć tego gadania. Idziemy do szkoły, tam to wyjaśnimy. Ale panie profesorze... Ale nie ma żadnego ale, do szkoły proszę. Ale my na serio nic nie zrobiliśmy. Tak, to nic nie zrobiłeś, tak?